Generalnie sprawy idą w dobrą stronę. Cel jest jeden, wygrać z PiS-em. Platforma ma pomysły dla młodych ludzi, że padły tutaj bardzo ważne deklaracje. W porozumieniu z partnerem, z mężem, z lekarzem, ale to musi być decyzja matki, a nie prokuratora, księdza czy działacza partyjnego PiS-u. Kiedyś ktoś powiedział mi, Edyta, jak chcesz mówić o moralności w polityce, to będziesz outsiderem, a dzisiaj ten temat wybrzmiał bardzo głośno. My taką drużynę zbudujemy. Ja bardzo chętnie wezmę ją pod taką dość szczegółową też opiekę, bo wy potrzebni jesteście nie po to, żeby zepsuć na listach humor starym, tylko żeby wejść do parlamentu i uczynić polski parlament młodszym. Nie? Więc nie będę się zakładał o liczby, ale będziemy mieli najmłodszą reprezentację w parlamencie w historii. O to zadbam i możecie być o tym przekonani. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy wziąć udział w dzisiejszym spotkaniu. Pan premier jest naszą nadzieją, wspieramy, lubimy i kibicujemy. Same pozytywne emocje. Trafia do mnie, ponieważ potrafi celnie odpowiadać na zadawane mu pytania. Ja nie chcę, żeby pani kurator Nowak zajmowała się polskimi dziećmi. Czy to jest partyjny program, czy to jest po prostu troska normalnego faceta o swoje dzieci i wnuki? To człowiek, który trafia do młodych, ma charyzmę i w porównaniu do takiego szeregowego posła potrafi porwać tłumy. Pokazuje nam, że jesteśmy w stanie wygrać te wybory. Jeśli będziecie się bać, to oni będą się coraz mniej bać i będą coraz częściej tego używać przeciwko wam. Dla bojących się nie ma litości, tak mawiano na Kaszubach. Jak stawić czoła takim wyzwaniom, stereotypom i rolom płci, które w sumie są wciąż obecne w takich małych wioskach? Dobra, nowoczesna władza, dla której prawa człowieka i prawa kobiet są priorytetem, tak jak to jest w naszym przypadku. Ona nie zmieni tej sytuacji z dnia na dzień, ale znowu może nadać pewną dynamikę. Usłyszałam dzisiaj odpowiedź na moje pytanie odnośnie praw kobiet, traktowania zwierząt i ogólnie postrzegania wsi, także myślę, że to wpłynie na moją decyzję przy wyborach. Jeśli polityka ma jakiś głęboki sens, to właśnie to są takie spotkania, to jest ta wymiana energii. Te dziesiątki i setki młodych ludzi, którzy wierzą w siebie, wierzą w Polskę, a nawet niektórzy we mnie wierzą, co jest największą dla mnie nagrodą. Nowa generacja Platformy Obywatelskiej i wszystko właściwie nam dopisuje. Jest pogoda, jest energia, pełno zaangażowania. No i przede wszystkim jedno ważne pytanie, panie przewodniczący. Haratniemy w gałę?